pomimo moc kreacji, jasnowidzenia oraz ukrytych talentach. I na pewno każdy z Was kiedyś miał taką sytuację, że chciał coś wykreować, prawda? I miał też taką sytuację, że próbował, myślał o sobie pozytywnie, albo nie wpadał w negatywne myślenie i nic z tego nie wychodziło. Kto tak miał? Prawda? Więc wiele osób tak ma. Więc dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnych krokach w kreowaniu, których w zasadzie ja ściągnęłam z pola informacji. Dlatego, że nikt mi tego nie powiedział wcześniej, a chciałabym to wiedzieć na przykład 20 lat temu. Prawda? Więc parę słów o mnie. Ja łączę w sobie wiedzę z trzech obszarów, czyli systemowego, tak, bo mam formalne wykształcenie. Poza systemowego mam wiele kursów z psychologii sukcesu oraz wiedzę tak zwaną ukrytą, czyli nieformalną, prawda? Jak wiedza z numerologii, z jasnowidzenia. Ja z jasnowidzeniem się urodziłam, jak każdy z Was. To nie jest żadna umiejętność, której trzeba się uczyć, ale to jest umiejętność, którą trzeba wyćwiczyć. Prawda? Tak jak śpiew. Ktoś chce śpiewać, niektórzy mają oczywiście do tego większy talent, a niektórzy mniejszy, prawda? Ale każdy może to robić. A ja jestem tutaj nie po to, żeby Was uczyć, jak to zrobić, tylko żeby Wam przypomnieć, że Wy w ogóle możecie to robić, bo Wy to wiecie, jak to robić, prawda? To jest takie, mówię o tym, bo że mam taki background, że mam z tych trzech poziomów obszarów, dlatego że według mnie mam taką objętość tej wiedzy ze wszystkich tych obszarów, więc jeżeli ktoś przychodzi do mnie na sesję, to mogę objąć te wszystkie obszary tym moim widzeniem, więc nie tylko wchodzę w pole informacji, ale korzystam jeszcze z tej wiedzy, którą zdobyłam poza tak zwanym polem informacji. I to jest o tym, co mówiłam wcześniej, że jasnowidzenie w zasadzie jest każdy. Dlatego, że nawet ostatnio uczestniczyłam na takich ustawieniach i było tam 20 osób. Nie wiem, czy która z nich by o sobie powiedziała, że jest jasnowidzem, natomiast żadna z nich nie miała problemu wejść i zobaczyć pewną sytuację, która kiedyś tam się w przeszłości wydarzyła, prawda? Więc naprawdę każdy może to sobie wyćwiczyć. To zajmuje około pół roku, prawda? Żeby tak, ale to zdobycie tej pewności, że to, co ja widzę, to jest tym, co ja widzę. I wszystko, co zostanie powiedziane na tym wykładzie, jest tylko moją interpretacją świata, więc proszę zadawać pytania sobie i mnie również można. Teraz tak, czym jest kreacja? Czyli kreacja z wymyśleniem czegoś, stworzeniem czegoś. I teraz mam takie najważniejsze pytanie w kreacji, co chcę stworzyć, prawda? Bo wiele osób nie wie, co chce, prawda? Bo nie wie, jaką chciałby mieć relację, jaki chciałby mieć dom, a może chciałby być na pierwszych stronach gazet, albo stworzyć jakieś dzieło. Po prostu nie wiemy. Czasami nie wiemy. I to jest najważniejszy punkt w pracy. Co chcę stworzyć, do czego później wrócimy. I teraz tak, jeżeli mielibyście zapamiętać coś z tego wykładu, to właśnie ten rysunek.
naprawdę jesteś. Bo my jesteśmy wiedzą, jesteśmy jasną widzeniem, jesteśmy spokojem, radością, miłością, obfitością wszystkiego. I to jest prawdziwy człowiek. A wszystko inne, czym nie jest to, czyli wszystkie negatywne emocje, depresje, lęki, wszystko niskowibracyjne pochodzi nie od nas prawdziwych, tylko z Matrixa. I teraz jest bardzo ważną rzeczą, żeby przy kreacji pozbyć się tych rzeczy, które nas atakują, sabotują, czyli tych negatywnych emocji. Jak to zrobić? Kreacje i blokady. Skąd one jeszcze powiem o czym? Skąd one pochodzą, te blokady? I te blokady mogą pochodzić tak, od przodków, bo jak tutaj widzicie, 70% myśli i emocji tak naprawdę nie są twoje. Tylko 30% emocji, to jest udowodnione, jest nasze, a 70% nie jest nasze i może pochodzić od przodków, rodziców, środowiska, z poprzednich wcieleń, egregorów, pasożytów różnych energetycznych, prawda, sztucznej inteligencji, tu jeszcze można tak wymieniać bez końca. I teraz. Myśli i mocy, to są blokady, które przejawiają się w formie pasożytów. Bo kiedyś się nad tym zastanawiałam, no dobrze, ale jak na przykład te programy rodowe, gdzie one są zapisywane u nas w ciele, prawda? Bo my możemy mieć dwa rodzaje pasożytów, o tym coś powiem, ogólnie to nazywam pasożytami, prawda? Dlatego, że to jest coś, co nam odbiera energię. I możemy mieć dwa rodzaje, fizyczne, takie, które są, i właśnie te wszystkie programy, te rodowe z poprzednich wcieleń, no zadziwiające jest to, ostatnio z pola informacji ściągnąłam, że one są właśnie przekazywane przez pasożyty w ciele. I może ktoś myśleć, że okej, nie mam, no, on się tu zdziwił. I są pasożyty energetyczne, które właśnie tak jak na tym pierwszym rysunku atakują i są głównie wąże i atakują nas z zewnątrz, prawda? To są te wszystkie nasze emocje. I czym więcej masz takich negatywnych emocji, prawda? Że na przykład próbujesz sobie coś, chcesz coś stworzyć, tak? Czy wykreować i no ale przychodzi do ciebie myśl, ale jak? No nie dam rady, prawda? To już dla ciebie informacja, że to nie jest twoja myśl. Bo wracając do tego pierwszego rysunku, ty jesteś wszystkim. Ty jesteś tą idealną wibracją, a wszystko, co ci ciągnie do dołu, to jest pasożyt. Ogólnie to nazywamy, prawda, pasożyt. Żebyśmy zrozumieli, że te emocje, które do nas przychodzą i nas ciągną w dół, to nie są nasze. Dobrze, jak się pozbyć na przykład pasożytów tych fizycznych, no to wiemy, prawda? Co lubią takie pasożyty? Najbardziej lubią cukier. I na przykład jak zjemy obiad i coś jeszcze krzyczy, no to deserek, to nie my chcemy tego deserku, tylko one wołają ten deserek, prawda? I najlepiej unikać wszystkich cukrowych rzeczy, jeżeli się da, prawda? A jeżeli ktoś ma z tym problem, to proponuję coś gorzkiego. Gorzkie krople, ziołowe, albo po prostu coś gorzkiego. Z czasem to się wyciszy. Albo można pracować programami nad tym, zaraz powiem w jaki sposób. Jak się pozbyć pasożytów energetycznych? I teraz tak, co robimy? Najważniejszą tutaj jest to być w
obserwacji, prawda? Jeżeli przychodzi do nas jakaś myśl, na przykład smutek, to co robimy? Wysyłamy ją z powrotem do tego miejsca, z którego przeszła z miłością i światłem. Nie wchodzimy w ten smutek i to jest bardzo ważne, a potem uzyt wysyłamy do duszy i wybieramy być w radości, prawda? I za każdym razem trzeba ten proces powtarzać. Można sobie pisać, prawda? 20, to znaczy 3 razy dziennie po 20 minut. Na przykład jeżeli ktoś często do niego ta emocja przychodzi, na przykład smutku, to sobie pisze w radości, co mu sprawia radość. W samym końcu powiem o tym też, o punkcie mocy. I jeżeli sobie to zrobimy, nawet 3 razy dziennie, albo za każdym razem na początku, kiedy zauważymy, że przychodzi smutek, ale nie pozwolimy sobie wejść w ten smutek, tylko nie pozwolimy sobie wejść w ten smutek, tylko na niego zareagujemy w inny sposób, prawda? Na przykład dobrze widzę Cię, ale Cię nie wybieram i wchodzę w radość, to będzie to przychodzić jeszcze i jeszcze i jeszcze, aż w końcu nie przyjdzie do nas, dlatego że to jest tak zwana nasza lekcja. My już to zrobiliśmy, my już to przerobiliśmy, czyli do nas już to więcej nie przychodzi i nie ma innego sposobu na to. Nie ma. Bo ja już robię długo i wiele różnych rzeczy próbowałam. Kasowanie programów, wchodzenie, patrzenie skąd one przyszły. Nie ma znaczenia skąd on przyszedł, prawda? Ważne bardzo jest, jak my na niego zareagujemy, na tą emocję. Ja podałam to na przykładzie smutku, ale każda z tych wibracji matrixowych jest dokładnie, działa tak samo, prawda? I teraz dlaczego jak wybieram, to jest takie ważne. Bo my jesteśmy przepotężną mocą, a nasze wybory są wszystkie. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że jeżeli my mówimy czemuś nie, na przykład lękowi nie, w ten sposób, że odsyłamy go ze światłem, skąd on przyszedł, prawda? To nasz wybór jest wyborem dla uniwersum mega ważnym do zrealizowania. Bo tak jest prawo. Jeżeli my się godzimy na ten smutek i go bierzemy, prawda? No to zasilamy go, prawda? Bo kiedy się skupisz na wyborze, czyli przychodzi ten smutek i my wchodzimy w niego i się na nim skupiamy, tego zasilamy, to później mamy więcej i więcej i więcej. I tak jest z każdą z tych wibracji, prawda? Złością, może być nienawiścią, też wiemy, że to nie jest nasze, tak? Bo człowiek sam siebie nie może nienawidzieć. To musiało skądś przyjść, prawda? A przychodzą w różnej formie. I teraz tak, kiedy dokonasz wyboru i zasilisz ten wyboru formą i skupieniem energii, to jest to nie do zatrzymania. Idzie już sygnał do uniwers, ja chcę się tak czuć. Ja chcę teraz być w radości. I nie ma znaczenia, ile razy to powtórzymy, a jak będziemy to robić, to będzie coraz mniej tego przychodzić i coraz mniej, aż w końcu przyjdzie taki moment, bardzo szybko, bo to nie jest jakieś miesiące, tylko dosyć szybko, że to znaczy nie przychodzi. A my się czujemy w radości, prawda? Chodzi o to, żeby wchodzić w ten stan przeciwny tej emocji, która do nas przychodzi. Ale jak będziemy ją odpychać, że będziemy chcieli wejść w ten stan bez jakby odprowadzenia tej emocji, to nam się to nie uda. No bo umysł ci powie tak, no dobra, ale jeśli czuję smutny, no to jak mam teraz wejść w stan radości? A jak wyjdziemy z pozycji obserwatora, ja obserwuję, ja wiem, że to jest nie moje, tylko przyszło do mnie i wysyłam tam, skąd przyszło, prawda?
albo możesz pobłogosławić, albo możesz niekoniecznie ze światła wysyłać, wyślij tak, żebyś poczuł, że poszło. Możesz powiedzieć wielocha, prawda? To nie o to chodzi, z jakich słów użyjemy, tylko chodzi o to, że zaobserwowaliśmy i jesteśmy w uwadze, że coś do nas przyszło, co nie jest nasze. I my już więcej tego nie zasilamy. Bo my chcemy, już rozumiemy, widzimy to, że to nie jest nasze i my chcemy już wejść w zupełnie inny stan. I mówimy uniwers, nie, ja chcę tak się czuć. Ja na przykład doświadczam teraz dwóch piesków, które mi tak zostały, powiedzmy, podrzucone, bo właścicielka już nie mogła się nimi zajmować. No i one są, no jeden ma 14 lat, a drugi 20. 20 lat pies był nauczony, że siedzi na kanapie. No i przez tydzień psa nauczyłam, że jednak schodzimy z kanapy, bo ma swoje łóżeczko, to nie siedzimy na kanapie. No i pies tak, zejdź z kanapą z powrotem, zejdź z kanapy z powrotem. Po tygodniu piesek się nauczył, że siedzi u siebie w łóżeczku, już nie ma problemu, żeby wchodził na kanapę. I to jest 20-letni pies. Więc jeżeli my uczymy, potraktujemy ten swój, swoją energetykę tego psa i mu będziemy mówić nie, tu nie, tu nie wolno, to nie twoje miejsce, ja chcę tam się tak się czuć, to ten umysł, powiedzmy umysł, który operuje tymi emocjami i myślami, w końcu się tego nauczy. Prawda? To jest o tym właśnie, co mówiłam, żebyś się nie reagował tym smutkiem, tylko odpowiedział uwagą. Widzę, zauważyłem. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w kreacji. Dlatego, że jeżeli się tych energetycznych procesów, które nas atakują, nie pozbędziemy, to będziemy kreować, dobrze, okej, ja chcę to, a jak przyjdą nasz sabotujące myśli, że jednak to się nie uda, no to kreacja sama też nie. Dobrze, tu już wiemy, czym są pasożyty, czyli wszystkie negatywne emocje, które nas ciągną do dołu. Chciałabym, żebyście zapamiętali, to nie jestem ja. To jest coś, co przychodzi z zewnątrz. Ja nazwałam to pasożyty, prawda? No, bo to jest coś, co nam ciągnie od nas energię. To tego jest bardzo dużo, naprawdę w różnej formie. To mogą być różne programowania, sztuczne inteligencje. No, a tutaj to można by wymieniać to bez końca, prawda? Ile tego jest i tak na dobrą sprawę, to chyba nikt nie wie, ile tego jest, bo nawet wchodząc w jasnowidzenie, jak na przykład kiedyś sprawdzałam, skąd to przyszło, to raz to przychodzi od każdego człowieka zupełnie innego źródła, to jest jedna rzecz, a druga zupełnie to inaczej wygląda w obrazie energetycznym, więc jakby nie wiem, czy są nawet dwa takie same pasożyty, bo nigdy nie widziałam. I teraz tak. To, o czym powiedziałam, to jest zarządzanie własną wibracją. Bo żeby wykreować cokolwiek, tak? Cokolwiek chcecie mieć, czy fajny związek, czy fajną relację, bo najważniejszą relacją w życiu jest z kim? No właśnie, bardzo dobrze. Najważniejszą relacją w życiu jest relacja z samą sobą. A ile osób do siebie mówi niefajnie? Że jak komuś się coś nie udało, to nie udało ci się i do siebie na przykład mówi niefajnie? A jak powinno się do siebie mówić? Zawsze z miłością i czułością. Nawet jak komuś się coś nie uda, prawda? To nie jest nie udało się, no bo jak dziecko uczy się chodzić, prawda, my się uczymy kreować, bo to jest nasza najważniejsza umiejętność, którą my powinniśmy sobie przypomnieć. Bo to nie jest, że my nie wiemy, tylko przypomnieć sobie. Nasza najważniejsza umiejętność, czyli największy nasz talent, to jest kreacja. I szczególnie to jest teraz takie bardzo ważne, kiedy jest bardzo dużo na nas, do nas wysyłanego lęku, prawda? Z różnych, no wiemy, powodów. Dobrze. Jeżeli chodzi jeszcze o innych ludzi.
prawda? Bo inna osoba, na przykład może się zdarzyć, że ktoś przyjdzie nam, powie coś przeklego, prawda? Albo zareaguje w stosunku do nas nie tak, jakbyśmy chcieli. To chciałabym, żebyście też rozumieli, że tu jest wasza kreacja. I najważniejsze pytanie, jakie sobie zadać, można tutaj, to ja to stworzyłam, prawda? Bo to w jakiś sposób my to wykreowaliśmy, zachowanie tej drugiej osoby. To nie jest tak, że ktoś sobie myśli, dobrze, to ja pójdę do sklepu i chcę, żeby pani na mnie na przykład nakrzyczała, prawda? Ale jest tak, że my mamy na przykład zaniżone poczucie wartości i pójdziemy do sklepu i ta pani na przykład krzyknie na nas o coś i my i odpala w nas ten problem, prawda? To możemy sobie zadać pytanie, kurczę, to ja to stworzyłam? Nie, to ja teraz chcę, żeby ludzie byli dla mnie mili. Czyli jestem, to zmieniam. To samo na przykład w relacjach ze znajomymi, tak? Jeżeli któryś ze znajomych na przykład nam coś pokazuje, oni nam tylko pokazują to, co jest w nas. Jeżeli o sobie myślimy niefajnie, to ta osoba nam może to powiedzieć. To jest tylko sygnał dla nas, okej, to ja muszę zmienić myślenie o sobie, prawda? Na przeciwne, czyli mam dalej tą uwagę, że wszystko, co się dzieje wokół mnie, ja obserwuję i biorę jako własną kreację, czyli ja sobie tu stworzyłam coś we mnie, jakiś program, albo może jakiś pasożyt, który mi zaniża wibrację, to powoduje. Więc uważność i jeszcze raz uważność. Jestem, to zmieniam. I teraz pytanie kluczowe w kreacji. Co chcesz mieć? I to niby jest takie proste pytanie, a powiem, że klienci, którzy przychodzą na talenty, to jest taką sesję mam z talentów, naprawdę nie wiedzą, co chcą w życiu robić. I niewiele ludzi wie, co chce w życiu robić, co mu daje radość, prawda? I to jest bardzo ważne pytanie. Jak chcesz, żeby wyglądał twój świat? Czego chcesz doświadczać? Czy chcesz doświadczać udanej relacji? Czy chcesz doświadczać mieszkania w fajnym domu? Czego chcesz? I najważniejsze w tym wszystkim, stań się tym już teraz. Jeżeli ktoś chce nowy samochód, to nie znaczy, że ma się stać samochodem, prawda? Ale jak poczujesz, że już jest, prawda? Że już go widzisz. Już sobie wymyślisz, co chciałabyś i nie masz tych pasożytów, które cię sabotują, bo pamiętasz o tym, kim naprawdę jesteś. Że jesteś idealny, idealna, prawda? A wszystko, co nie jest takie, to jest jakiś atak z zewnątrz. A ktoś może powiedzieć, no, że jesteśmy na etapie wojny energetycznej, ale ta wojna to nie jest coś, co się teraz zadziało. To już się dzieje tysiące lat. Tylko, że my nie mieliśmy uwagi do tego. Nikt nam nie powiedział, że tak jest. Nikt nas nie powiedział, jak my mamy sobie z tym poradzić. I ja mimo wszystko, że skończyłam tyle kursów różnych i szkoleń z psychologii sukcesu, tam też się uczą, jak ma sobie poradzić z emocjami, ale nie w taki sposób, jak ja teraz wam to przekazuję, że masz obserwować i odsyłać, prawda? Bo z tego, co ja zauważyłam, o tym wszystkim, co tutaj mówię, to jest wytrenowane na mnie, więc jest najbardziej skuteczne, naprawdę najbardziej skuteczne w momencie, kiedy odsyłamy, zauważymy, pierwsza rzecz, zauważymy tą emocję i odsyłamy ją do źródła, prawda? A teraz sobie możesz pogratulować, bo właśnie nauczyłaś się najważniejszego etapu kreacji, czyli dokąd
że ty chcesz się czuć fajnie, że ty chcesz się czuć dobrze. To jest twój wybór i to jest najważniejsze, dokonywanie wyborów, co naprawdę chcę. I tutaj napisałam wam takie kreacje i etapy. Uważność jest zarządzanie wibracją, to wiemy. Dokonywanie wyborów, czyli co chcę, też już wiemy. Stań się tym, czyli poczuj to. Poczuj, że to już się stało. A technika kreacji to powiem następnym razem, ale jak dobrze opanujecie ten punkt, te trzy pierwsze punkty, to technika kreacji nie jest potrzebna. Natomiast techniki kreacji, nie ma jednej techniki kreacji, prawda? Bo ile jest osób na Ziemi, każdy będzie miał swoją unikalną metodę, jak to zrobić. Dla jednej osoby to będzie poczucie w ciele, dla drugiej osoby będzie na przykład narysowanie sobie, dla trzeciej będzie zupełnie co innego, ale dla wszystkich będą te pierwsze trzy etapy, że trzeba się czymś stać. Już teraz poczuć, że to było, a najlepiej jakbyśmy sobie puszczali film z przeszłości, teraz, bo nie ma przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, jest tylko teraz. I już teraz sobie wyobrażali, że coś tam się kiedyś już zadziało, prawda? Przemyślimy sobie, kiedyś tam miałam taki super samochód i już jakbyśmy weszli w tą energetykę, że to już się zadziało, prawda? I tutaj najważniejsze z tego wszystkiego, zawsze pamiętaj, kim jesteś. Czyli ten pierwszy nas rysunek tego prawdziwego siebie, kim jesteś. I dobrze, teraz powiem o technikach poszerzania swojej intuicji, dlatego że jak już wiemy, jak zarządzać swoją wibracją, prawda? To teraz możemy poszerzyć swoją intuicję. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, nie nauczymy się zarządzać własną wibracją, to te emocje obce, które do nas przychodzą, będą nas atakowały, prawda? I nie pozwolą nam połączyć się z polem informacji, bo nie będziemy mogli usłyszeć, co to pole informacji do nas mówi, albo zobaczyć tego, bo będzie za dużo tych programów i tych emocji, które nas ściągną do dołu. I nie będziemy wiedzieli, czy to jest nasze, czy nam się tak wydaje, więc to jest bardzo ważny ten pierwszy etap, o którym powiedziałam. I teraz takich parę technik, które pomagają w poszerzeniu świadomości, czyli głęboki oddech. Można rano sobie, to zajmuje chwilę, wziąć 7-9, ile czujecie głębokich oddechów, no bo oddech jest życiem, tak? Czyli przez oddech już się łączymy. Medytacja. I teraz też jest, to jest bardzo ważny punkt, bo medytacja, dla mnie medytacja, dla każdego to może znaczyć zupełnie co innego, natomiast dla mnie medytacja to jest skupienie się na jednym punkcie w ciele, na przykład na pępku, tak? I nie myślenie o niczym innym. Bo wtedy, jeżeli wyciszymy wszystkie swoje myśli, to możemy mieć dostęp do informacji, bo wtedy je słyszymy. A jak mamy tysiące myśli w głowie, no to skąd wiecie, która jest ta prawidłowa? Więc to jest bardzo ważne. Zajmuje chwilkę, to można sobie 2 minuty porobić. Takie 2 minuty to bardzo duży sukces, aby się komuś udało nie myśleć w ogóle przez 2 minuty. Natomiast możemy wejść w taką bańkę i jak te myśli przychodzą, to po prostu możemy zobaczyć, że się odbijają, że zauważamy je, ale w nie nie wchodzimy. I wchodzimy tylko do ciała. Może to być każdy inny punkt w ciele, który sobie wybierzemy i się na nim skupimy. Teraz ćwiczenia fizyczne. Nawet 5 minut dziennie bardzo dużo zmienia. Dlaczego? Dlatego, że nieuświadomione myśli i emocje, gdzie mamy? W ciele.
nawet, one z ciała po prostu potrafią wyjść. Kolejnym jest oczyszczanie energetyczne, prawda? Dlatego, że każdy wchodzi w różne sytuacje, kontaktujemy się z różnymi ludźmi, no nie wszyscy są ludźmi, no ale to już nie na ten wykład, prawda? I jak na przykład zauważymy, jak ktoś głaska piesa, to piesa pewnie się tak odczepuje, prawda? A my co robimy? No mało osób robi oczyszczanie energetyczne w sensie takim, nawet zwykła intencja, kiedy bierzemy prysznic, pomaga już, że oczyszczam się energetycznie ze wszystkich wibracji, które mi nie służą, już bardzo pomaga w tym procesie, ale później to nie wystarczy samo się oczyszczenie, bo jeszcze trzeba się rozświetlić. I tu jest wiele teorii, jak się rozświetlamy. Ja uważam, że się rozświetlamy własnym światłem, które wychodzi tutaj z czakry serca i zawijamy się, oczyszczamy i znaczy zawijamy się tym światłem i wyobrażamy sobie, że ono wchodzi w każdą komórkę. I dopiero to jest proces zakończony. Następnym etapem jest zachwyt, prawda? To może być zachwyt przyrodą, dlatego że to nas trzyma przy wysokich wibracjach. To może być zachwyt pieskiem, którego mamy, to może być zachwyt naturą, może być zachwyt czymkolwiek sobie kupicie i was zachwyca, prawda? Nawet takie rzeczy jak buty też mogą wprowadzać w zachwyt, prawda? Bo chodzi o to, żeby zachwycać się pięknem. Więc znajdź, co dla ciebie jest piękno, co ciebie wprowadza w ten zachwyt. Dlatego, że jak będziesz sobie przypominać tą może osobę, może rzecz, może morze, może ocean, albo tam sobie pozwolisz pobyć, to zawsze będziesz na tej wysokiej wibracji. I te pięć rzeczy z automatu, które zajmują chwilę dosłownie, z automatu podnoszą wibracje na duży, wyższy poziom i podnoszą od razu twoją intuicję. Od razu. Dlatego, że w momencie, kiedy jesteś na wyższej wibracji, jakaś niska przychodzi, to ty ją od razu wyłapiesz. Od razu będziesz wiedzieć. I teraz tak. To jest najlepsza technika na podnoszenie wibracji natychmiast, jaką kiedykolwiek znalazłam. Czyli mówimy sobie... Chcecie powiedzieć? No to proszę, czy tam ze mną. Ja jestem cudem. Ja jestem zachwytem Boga na ziemi. Ja jestem szczęściem. Ja jestem miłością. Ja jestem obfitością. Ja cud istnienia. Ja daję, dostaję miłość. Ja jestem sukcesem. Ja jestem zdrowiem. Ja jestem radością. Ja jestem złotem. Ja jestem mocą. Jestem harmonią pierwotnego źródła życia. Jestem pięknym. Tworzę piękne relacje partnerskie. Ja jestem brzmieniem tego wszechświata. No i co, lepiej od razu? To dałam wam przykład, prawda? Dlatego, że możecie wpisać sobie cokolwiek chcecie. Ale chciałabym, żebyście zapamiętali, że to jesteście prawdziwi wy. Prawdziwi wy. Jeżeli przyjdzie jakaś inna myśl do was, to pamiętajcie, że to nie jest wasze. Że ta myśl nie jest wasza. Można sobie tutaj napisać, ile tego chcemy, prawda? Jak czujecie? Ja podałam tylko taki przykład. I jak zmienia się wibracje? 20 minut na początek, później można 5, później 10, jak poczujecie. 3 razy dziennie to zrobicie. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś był w niskiej wibracji. Plus dołączyć tą obserwację tego, co przychodzi. Po prostu nie ma. To jest bardzo silna technika, którą ja zawsze używam. Moi klienci też. I naprawdę są super rezultaty. To jest dla kogoś, kto już jest na wyższym etapie, bo
zmniejsza z wibracji, natomiast jak sobie będziemy mówili, tylko jestem Bogiem, ale nie, naprawdę to nie uwierzymy, no to nic nie da, prawda? Więc to jest, tutaj zostawiłam miejsce na wklejenie swojego zdjęcia, ale to, ale to tak jak mówię, to zrozumienie tego, to zajmuje dużo czasu, dlatego że jak wejdziecie w etap kreacji i zaczniecie kreować i to wyjdzie, i tamto wyjdzie, i coś innego wyjdzie, to dopiero przychodzi to zrozumienie, prawda? Że ja jestem tym. Dopiero przychodzi to zrozumienie, że ja pochodzę od źródła i ja jestem też źródłem. Bo gdzie jest źródło? Kto wie? Nas, dokładnie, prawo. No i dobrze, i teraz dopiero jestem gotowy na realizację własnych talentów, tak? No bo czasami się zdarza, że przychodzą sobie na sesję i mówią, no dobrze, to ja chcę znać moje talenty. No i dobrze, no i powiem o te talenty tej osobie, no a ona później, no ja tego nie czuję. Prawda? A za jakiś czas znowu przyjdzie, no miałaś rację. Ale dlaczego nie czuję? Dlatego, że te niskie wibracje ją atakują i te myśli, które ma, to nie są jej, bo gdybym mogła albo znała technikę, jak sobie z tym poradzić, prawda, to by mogła sobie pozbyć się tych pasożytów i mogłaby usłyszeć głos własnej intuicji. I wtedy by nie potrzebowała mnie, prawda? Dlatego, że my przechodzimy z talentami, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. I tamten mamy też misję. No nie każdy ma misję, bo niektórzy myślą, że wszyscy tu mają misję. Nie, każdy ma jedną misję. A wiecie jaką? Jaką? Być szczęśliwym na tej ziemi. To jest jedyna misja. I te wszystkie talenty, które mamy, mają właśnie powodować, że ta osoba, jak je wykorzystuje w swoim życiu, to czuje się spełniona, czyli szczęśliwa, prawda? Tutaj jeszcze powiem o taką inteligencji, bo będzie to potrzebne do kolejnego etapu. Czyli tak. Tego jest bardzo dużo, ale powiedzmy o takich IQ, wiemy co to jest. I teraz inteligencja emocjonalna. Inteligencja emocjonalna to jest jak radzimy sobie z emocjami, prawda? Ale to nie jest najwyższa inteligencja, bo najwyższa inteligencja to jest inteligencja duchowa, którą nazwałam tutaj ICI i ona jest miłość. No bo co z tego, że jak ktoś sobie poradzi z emocjami, prawda, że przyjdzie do niego jakieś zwątpienie, a on pójdzie, nie, nie, ja dam radę, pójdę tam tą głową kręcę, prawda? No to, no to nie jest to inteligencja, prawda? No ale poradził sobie z emocją, no poradził sobie, no inteligencja emocjonalna jest, prawda? Że wie jak sobie poradzi z własną emocją, ale nie wie jak, ale dalej nie ma inteligencji, bo tam nie ma miłości. A najważniejszą właśnie inteligencją jest inteligencja duchowa, czyli miłość. Miłość. Zawsze jak coś robimy, wychodzimy z miłości do drugiego człowieka. To jest najwyższa inteligencja, prawda? I teraz tak, dlaczego? Jeszcze jest inteligencja talentów urodzeniowych. Oczywiście to jest mój schemat, prawda? Dlaczego? Dlaczego, że w inteligencji talentów masz połączenie z duchem od razu i tam, gdzie masz swój talent, masz jasnowidzenie. Ja zawsze mówiłam, że w korporacjach tam spędziłam sporo
a już na pewno nie systemowe, prawda? I On cię sam prowadzi. I On cię sam prowadzi. Ale talentem nie jest jasnowidzenie. Bo to każdy z was umie robić. Dobrze, tu jeszcze powiem o takich punktach mocy. Jak sobie go wyliczyć? Możecie sobie wziąć karteczkę, albo na pewno znacie swoją datę urodzenia. Ja tutaj wszystkich jeszcze nie opracowałam, bo dopiero niedawno do mnie to przyszło, jak obliczyć punkt mocy. I dopiero przeliczyłam niektóre, dlatego że jak ja to robię. Oprócz tego, że szczytuję z pola informacji, prawda, ten punkt mocy, to jeszcze to sprawdzam. Sprawdzam tam na osobach, prawda? W momencie, kiedy liczę czyjąś datę urodzenia, mówię tej osobie, gdzie jest jej punkt mocy i patrzę, czy ona się z tym zgadza. Prawda? I dopiero jak dostanę parę takich informacji zwrotnych, to jest dla mnie informacja, że tak to jest. I teraz jak sobie ten punkt mocy policzyć? Nasz dzień urodzenia, dodać miesiąc urodzenia. I to jest informacja, punkt mocy jest informacją o tym, jak się ładujesz energetycznie i co cię najbardziej zasila. Na wysokim
stanowisku i te osoby, które z nami mają w tym punkcie mocy 19, to wszystkie są na takich stanowiskach. Dlatego, że to im daje, one naturalnie do tego dążą, prawda? Bo one, to im daje moc, to im daje taką energię do działania. Nie zawsze talent jest związany z tym punktem mocy. Czasami talenty mogą być inne niż punkty mocy, prawda? Bo może mieć ktoś talent w na przykład w czym? Jakiś przykład mediacjach, prawda? Czyli daje mu to zawsze spokój. Każdy talent daje spokój, taki wewnętrzny spokój i takie spełnienie. Natomiast niekoniecznie dobrze by było, żeby dawało też i moc, prawda? Takie ładowanie, ale nie zawsze tak jest. Dlatego czasami widzimy, że ktoś zawodowo robi coś innego, a tutaj na boku robi zupełnie co innego, prawda? Bo coś innego go ładuje, daje mu tą energię do działania, a zupełnie co innego daje mu spokój, takie spełnienie. No i tutaj piątka jeszcze obliczona, to daje takie zrozumienie, że zrozumienie wszechrzeczy, prawda? Jak piątka rozumie, to wtedy jej to daje taką moc, okej, dobrze, ty ja rozumiem, wiem, dlaczego tak jest. Mamy jakieś pytania k temu punktu mocy? Czy możemy dostać odpowiedzi na nasze? Możemy dostać, ale to wtedy poproszę, żeby do mnie napisać, bo ja nie wszystkie jeszcze opracowałam, tylko kilka, ale jak opracuję, to na pewno napiszę, będzie to dostępne albo u mnie na Facebooku, albo po prostu jak ktoś do mnie napisze tą datę urodzenia swoją, to mu to wyślę. Trzymamy dwucyfrowe, tak? Nie zawsze. Nie zawsze. Natomiast ważne jest, żeby nie sumować tego, jak my to robimy w numerologii. No. Prawda? Że na przykład jak mamy tutaj 19,4, to powinna być piątka, tak? Dlatego, że piątka w tym przypadku będzie inną wibracją niż 23. I piątka już inaczej zareaguje. Prawda? W tym przypadku tego nie sumujemy. Tutaj najwięcej może być 44, no bo tam wychodzi 12. 31,12 właśnie. To może być 44 najwięcej, więc do tych 44 tutaj posprawdzam. No na razie tyle zrobiłam. Ale pracuję dalej nad tym, to można mi zadać pytania. To już robiliśmy, czym jest talent. O tym recordingu. Recording to jest coś takiego, co ja też robię, ale jeżeli mówiliśmy o tej wibracji, podnoszeniu wibracji, na przykład ja jestem obfitością, ja jestem tym, ja jestem czymś innym, prawda? To recording to jest takie indywidualne dobranie wibracji, prawda, dla kogoś. Dlatego, że każde słowo jest wibracją, a na sesji po prostu dobieramy taką idealną wibrację dla danej osoby, tej, co jej akurat służy, prawda? Ale to każdy może sobie mówić to, co czuje, prawda, na początek. I to jest bardzo ważne, żeby w ogóle do siebie w ten sposób mówić. I żeby pamiętać, że jesteśmy, kim my naprawdę jesteśmy. Jak wygląda prawdziwa nasza osobowość, prawda? Ja wrócę jeszcze do tego rysunku. To jest tutaj. I żebyśmy pamiętali, że tu jesteśmy prawdziwym sobą, prawda? A wszystko, co jest niską wibracją, jest na zewnątrz. I to nie jesteśmy my. To nie są nasze myśli. I to nie są nasze emocje. To jest coś, co przyszło, żebyśmy to zauważyli. A zapamiętaj, każda niska wibracja przychodzi po co? Nie. A, chodzi o to. No po co? Po światło, po miłość, bo ona chce się przetransformować i dlatego przychodzi do ludzi światła, prawda? Po światło i miłość. Czyli my jej dajemy tą światło, miłość, to teraz możesz już odejść, jesteś wolna, już jej nie potrzebuję, prawda? Dziękuję, że przyszłaś i mogłam cię zauważyć, cię odesłać.
teraz wybieram radość, tak? Dlatego, żebyśmy zrozumieli, że skoro coś takiego do nas przychodzi, smutek, to my mamy w sobie program na to, na smutek, prawda? I w momencie, kiedy my zauważymy ten program, a taka emocja do nas przychodzi, bo jak my nie mamy czego na coś programu, to nie przychodzi do nas taki tak zwany pasożyt z tym. No bo jak my nie mamy na to program, to nam nie pokazuje, że my mamy, prawda? Więc to jest bardzo ważne. A jeżeli ma ktoś więcej pytań do mnie, to zapraszam. To zapraszam do zadawania mi najlepiej na Facebooku. Można maila do mnie napisać. Nie ma tam błędów na website? Marysia. A może być. Może być. Ale wszyscy jesteśmy idealni, ale no czasami się pomyłki tutaj zdarzają, jakiś przykój wejdzie. A bo to Marysia poprawi. Czy mamy jakieś pytania? Ktoś miałby jakieś pytania do mnie? Ta strona jeszcze nie jest zrobiona, jest w konstrukcji. Mam nadzieję, że już niedługo będzie. Tak. Mogłaby Pani pokazać na przykładzie któregoś z nas coś, bo to jest coś takiego, co mnie bardzo właśnie kręci. Pokazać swoją zdolność, rzeczywiście jak ktoś chce, że Pani mówi i Pani podaje jakieś fakty, czy to z życia, czy to z przeszłości. Dobrze, to podam Wam taką jedną technikę jasnowidzenia, prawda, którą jest naj... Bo w jasnowidzeniu też są różne techniki, prawda, bo czym więcej znamy technik, tym mamy większy dostęp do informacji. Dobrze, to teraz zróbmy sobie coś takiego. Dobrze, podam Wam dwie, bo tutaj mi mówią, żeby dwie podać. I każdy sobie wejdzie w swoje ciało, skupi się na swoim ciele i zeskanuje swoje ciało. I zobaczy, gdzie jest światło, a gdzie są takie szarości. Jakby ktoś nie mógł zobaczyć dokładnie, to sobie mówi do siebie tak. Wyrażam wolę wejścia w obszar informacji. Chodzi tylko o to, żeby zobaczyć szarości, światło, różne kolory. Nie musi być perfekcyjnie. Chodzi o to, żeby po prostu dać sobie możliwość. A ktoś coś zobaczył? Oko. Oko, tak? A jakie kolor jest to oko? No u mnie jest to oko... Teraz to muszę jeszcze lepiej zobaczyć. Taką ma obwódkę czerwono-bordową. No dobrze, to świadczy o tym, że mogłaś coś zobaczyć, prawda? Czyli możesz widzieć, możesz. Możesz. Jeżeli ktokolwiek z Was cokolwiek zobaczył, nie wchodzi mi teraz w to, czy to jest prawidłowe,
prawidłowa informacja, czy nie, to już może widzieć. Dobrze, teraz podam wam drugą technikę. Wyobraźcie sobie scenę. I na tej scenie postawmy sobie kogoś. Może być to jakaś znajoma osoba, albo na przykład jakaś publiczna. I teraz chcemy zobaczyć, czy dla nas ta osoba jest dobra. Czy jej energetyka jest dobra. Tylko dla nas. To nie znaczy, że ta osoba na przykład nie jest w świetle, tylko czy dla nas na przykład ta osoba byłaby dobra. Na przykład może ktoś ma jakiegoś lekarza, do którego chodzi i chciałby zobaczyć, czy ta lekarz służy, czy nie służy. No to możemy sobie scenę zrobić przed sobą i tą osobę postawić. Mamy? Dobrze. To teraz robimy trzy kroki do tej osoby i zaobserwujcie, jak się czujecie w sobie. Czy chcecie do niej podejść, czy nie? Cały czas uciekałam w tę osobę. Czułam, widziałam, że ona tak jakby odchodzi daleko ode mnie. Głąb. Wraca i odchodzi. Wraca i odchodzi. No właśnie. Czyli tak dokładnie widzi jasnowidz, prawda? Tak naprawdę, bo to jest prosto, są techniki. I teraz kwestia to jest tylko, co dla pani ta informacja znaczy. Bo skoro ta osoba ucieka, to tak słucham. Mam odpowiedź. Tak. Znaczy, no, można to pani poczuła. Można to różnie interpretować, tak? W moim przypadku zależy kogo tam postawiono, tak? Ale akurat tą osobę, którą postawiono, to może znaczy, że ta osoba nie służy, nie jest nim, że tak powiem, nie jest osobą, do której powinnam mieć jakieś kontakty, ponieważ ona cały czas ode mnie odchodzi. Czyli może jest bliska, aczkolwiek daleka. No właśnie, więc to są dwie takie techniki w jasnowidzeniu, które się używa, prawda? Natomiast można powchodzić też do pola informacji i ściągać informacje. Na przykład do mnie czasami one same przychodzą, prawda? Bo samo pole, powiedzmy pole, czy można sobie to na różnie nazywać. Pole, uniwers, góra, jak to lubi, to nie ma znaczenia nazwa. Sama przysyła informacje, a czasami po prostu wystarczy zadać pytanie i ta informacja przychodzi. Więc ponieważ mamy bardzo silne energie schodzące teraz z góry, transformujące, i do mnie na przykład ostatnio przyszła taka informacja, od jutra będą o tych osób, które są gotowe, wyciszone czakry, dlatego że czasami ataki energetyczne, które nas przychodzą przez czakry. Ale do tej pory jakbyśmy nie byli gotowi, żeby nie je zamknąć, tylko spowodować, że one nie wibrują w taki sposób, żeby te inne energie mogły się podpiąć. I teraz przyszła do mnie informacja, że po 17 będzie ten proces będzie uruchamiany. Czy to odpowiedziało na pani pytanie? Trochę tak. A na przykład jakbym się zapytała, kiedy będzie solowa, może pani to powiedzieć? No tego
przykład, jeżeli ktoś ma dziecko, no niekoniecznie, ale kogoś znajomego albo sam, ma jakieś wyzwanie, prawda? Na przykład zdrowotne, to najgorszą rzeczą, jaką my możemy zrobić, to jest widzieć tą osobę chorą. To jest najgorsza rzecz, co możemy zrobić, dlatego że my kreujemy tą chorobę dla tej osoby. Co my mamy zrobić, to nie znaczy, że nie mamy robić nic, prawda? Ale mamy widzieć tą osobę zdrową. Na przykład jak dziecko kaszle, to mamy widzieć, że dziecko jest super zdrowe, że nic mu nie jest. To nie znaczy, że mamy mu nie dawać syropku, tylko że mamy go zasilać swoją kreacją, że jest zdrowe, prawda? To samo jak my mamy z czymś problem, to mamy sobie kreować, nie jest super. Albo otwieram, nie możemy, to przynajmniej robimy, otwieram się na to, że jestem super zdrowy. Otwieram się na to, że to i to się zadziało. Otwieram się na to, że moje nerki super funkcjonują, prawda? A przy tym bierzemy innego rodzaju akcje, tak? Już według własnego uznania. Czy ktoś na przykład uważa, że no lekarz pomoże, czy na przykład jogą mu pomogą, czy cokolwiek innego, czy jakakolwiek inna terapia. Ale to jest najważniejsze, bo jeżeli my na przykład będziemy sobie wyobrażać, że coś jest chore i coś jest chore, to my to kreujemy, my to kreujemy. I w momencie, kiedy ktoś przyjdzie do jasnowidza i pyta się, czy dobrze, czy ja się uzdrowię, no to jak będziesz tak myślał, to nie. Ale na przykład w polu informacji jest informacja, że jest taka możliwość, że to jest do uzdrowienia. Ale od tej osoby już zależy, czy ona to będzie kreować, bo pamiętajmy, że my prawdziwy człowiek ma największy, nazwijmy to talent, ale to nie jest talent, bo to jest naturalna umiejętność kreowania. Jak ktoś czytał prawa Huny, ja mówiłam na poprzednim układzie o prawach Huny, to tam jest takie prawo, które mówi, że za energią podąża za uwagą podąża energia. A gdzie podąża energia, to to zasilamy, to czyli też dzisiaj mówiłam. Czyli chodzi o to, żeby zasilać to, co chcemy mieć i pozbyć się wszystkich sabotujących pasożytów. Czyli jak ktoś nam mówi, nie, nie uda ci się, to ty mówisz, nie, to nie jest moje. Odsyłam cię, skąd przyszedłeś albo przyszłaś, załóżmy, powiedzmy, zależy od jaki głos tam słyszymy, bo ja teraz wybieram być na przykład mieć super zdrową wątrobę. To mamy jakieś pytania do tego? Więc odpowiadanie na co się kiedyś wydarzy w tym momencie jest bez sensu, dlatego że energie tak silnie schodzą i będą schodzić do marca, co zresztą widzimy, obserwujemy, jak bardzo silne jest pole energetyczne teraz, co się dzieje w energetyce, jakie są wielkie zmiany na Ziemi teraz, więc na pewno do marca się nie da czegoś przewidzieć, natomiast da się określić pewne węzły, czy to jest w energetyce do spełnienia, do wykonania. Dlatego tu najważniejszym, kluczową rzeczą w jasnowidzeniu czy w czytaniu z pola jest zadawanie pytań, konkretnych pytań. Czyli na przykład, czy to mi służy? Czy na przykład. Sytuacja, na przykład pracy mi służy. Tak, czy ta praca mi służy? I możemy zadać takie pytanie, co by się stało, gdybym zmieniła pracę, tak? I możemy sprawdzić też na przykład, gdybym zmieniła na taką, to co się zadzieje, gdybym zmieniła na taką, to co się stanie, prawda? To możemy zobaczyć. Do tego afirmacji chcę to zmienić, chcę być zdrowa. I bardzo wiele ludzi skarży się na to, że nie ma tej informacji.
pomaga. O co tu chodzi? O, chodzi o te pasożyty, no bo jak ktoś ma pasożyty i mu mówi, że nie uwierzy w to, no mówi, że na przykład ja jestem Bogiem, ale nie wierzy w to, ja jestem zdrowa, ale nie wierzy w to, no to sabotuje sam siebie, prawda? Chodzi o to, żeby każdą tą negatywną myśl, która przychodzi do mnie, do kogoś na przykład, że nie jesteś zdrowy, dobrze widzę cię, ale cię nie wybiera i wracaj skąd przyszłaś, na przykład ze światłem i miłością, bo ja wybieram teraz być zdrowym. I to można zrobić na przykład 50 razy dziennie, nie ma znaczenia. Chodzi, żeby być uważnym. Ty jeden dzień będzie 50, a na drugi dzień już będzie 48, prawda? A za 3 dni znowu już będzie mniej. Bo jeżeli ktoś pisze same afirmacje, a nie posprzątał sobie i nie umie zarządzać tymi atakującymi pasożytami, to mu nic to nie da. Czy nie trzeba w tym momencie zacząć od fizycznego oczyszczania? Też, dlatego że te wszystkie programy, tylko że nie fizyczne oczyszczanie, tak jak tutaj robią te badania na pasożyty, bo to no nie da, tam są specjalne badania, które się robi. Mam taką jedną panią, która to robi, to znaczy ma jakąś stronę mi wysłała, gdzie to robią, prawda? A ona sama tego nie robi. Dlatego, że żeby znaleźć, to jest najważniejsze. Dlatego, że te programy też są w tych fizycznych pasożytach. W momencie trzeba to oczyścić, bo to jest najszybsza metoda. No to też trwa ileś, to nie jest jeden dzień czy dwa. I dopiero drugą metodą to jest to właśnie praca z aurą, czyli to, co przychodzi z zewnątrz, to, co jesteśmy świadomi, że do nas przyszło. Aczkolwiek wiele osób nie jest świadomych, prawda? To znaczy oni to odczuwają, natomiast nie wie, co z tym zrobić. I to bierze. Czyli przyszedł smutek, ja teraz jestem smutna. I zasila to i bardziej więcej to okreuje. Czy siły demoniczne widzą pasożyty w człowieku? Siły demoniczne przede wszystkim są pasożytami. O czym nie powiedziałam tutaj, bo te wszystkie chipy, co niektórym tam wczepiają, przejęcia, nawiedzenia, to są wszystko pasożyty. Tylko że ja to nazywam ogólnie pasożyty, bo to jest tak dużo tego, że ogólnie to nazwałam pasożyty. Ale siła demoniczna, jeżeli przychodzi do kogoś, to działa właśnie w ten sam sposób, że tą osobę, która jest nawiedzona, ciągnie wibracyjnie do dołu, prawda? I na przykład ją wtedy wciąga różne sytuacje niefajne dla niej. I ona jest wtedy przejęta, prawda? I na bardzo ważną rzeczą jest też, żeby obserwować ludzi, których kochamy wokół nas. Że jeżeli ktoś tak reaguje niefajnie w stosunku do nich, to żeby zrozumieć, że to nie jest ta osoba, tylko to, co im atakuje. Bo nie można komuś dać 100 dolarów, jak się nie ma, tak? Czyli nie można komuś dać nienawiści, jak się nie ma jej w sobie. A my nie mamy naturalnie tego. To jest ten coś, co nas, powiedzmy, atakuje i my to robimy podaj dalej, tak? Bo ta osoba to ma i robi to dalej. Ona nie zdaje sobie sprawy, że ona stał to ma i nie zdaje sobie sprawy, nie wie, jak z tym zarządzić. I to jest to właśnie najważniejsze. No i ostatnie czasy pokazały, że dokładnie. Ktoś z nas nie ma. Ale co się zadziało? Wszyscy wpadli w co? W panikę? A gdyby był ktoś jasnowidzą, albo mógł wejść do własnej intuicji, to co zrobił? Wycofał się, tak? Z tego, co się zadziało ostatnio. Że nie, to jest dla mnie. I widzi, co się dzieje. O to chodzi, że teraz nam jest najbardziej potrzebne, żeby widzieć, rozbudzić tą intuicję, żeby widzieć, co się dzieje wokół. To jest bardzo dla nas ważne. Bo jak my to wiemy, no to począwszy od mediów do wszystkiego wokoło, to trochę to nie jest tak, jak mówią, prawda? Żeby to nie powiedzieć inaczej. I trzeba być świadomym tego, co jest prawdą, a co nie. To jest to najważniejsze. A my mamy umiejętność uzdrawiania się samych sobą, tylko po prostu przy takim ataku to trochę może potrwać, prawda? Że to nie jest tak, że od razu na drugi dzień, ale chodzi o to, żeby wchodzić w tą wyższą wibrację, a podałam tutaj przykłady, jak to zrobić.
nie jestem ja. I dopiero można sobie wmówić tę afirmację. Bo jeżeli ktoś będzie, aczkolwiek Tony Robbins mówi, że przy powtarzaniu jednej afirmacji przez rok sam się człowiek przeprogramowuje. Ale jak ktoś w coś nie wierzy, no to bardzo wątpliwe jest, że on przez rok będzie to powtarzał. No ale można też tak. Ja tego nie sprawdzałam nigdy, że przez rok mówienia czegoś w coś umysł tego nie kupuje, to się przeprogramowuje, więc to mówię tylko z pozycji teorii, którą usłyszałam. Natomiast no, podaję taką technikę, jeżeli ktoś chciałby, ma cierpliwość i chciałby to robić.